Cześć, ja jestem PG Games i zapraszam do kolejnego materiału z cyklu Days Gone. I na początek oznaczymy sobie wszystkich przeciwników, ponieważ w ostatnim materiale nie udało mi się uwolnić zakładników, ale może tym razem będzie już zdecydowanie lepiej, tylko jak na razie... Aha, muszę dotrzeć... Moi drodzy, muszę dotrzeć... Jeszcze bliżej, kurczę, fajnie. Lecimy. Tylko zmienię sobie... O właśnie. Nawet udało mi się co nieco zdobyć. Kurczę, że też mnie nie zauważył. Nie zabiją już żadnego z moich ludzi. Aha. Kurczę, wypadałoby się jakoś. Czekajcie, może spróbuję wejść. A nie mogę nawet, kurczę, przejść tędy. Ale jazda. Spoczywaj wiecznie. Ale ja, kurczę, rzuciłem bombkę dymiącą zamiast kamień. Ale to i tak odwróciło ich uwagę, trzeba przyznać, więc... Więc wszystko okej. Tylko, kurczę... Dziękuję. Pięknie mi się udało. Podziękujesz. Kojarzycie Nicole, nie? Dobra, to słuchajcie. Kierujcie się na zachód, do kładki. Nicole będzie w wieży obserwacyjnej. Idźcie tam i pomóżcie jej. Nie chcę, żeby kolejni wieczyści przedostali się przez moczary, jasne? Niebiosa mi cię zesłały, tak gorąco się modliła. Dobra, idź, idź! W porządku, Nicole. Ja zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej. Dobra. No tutaj pełno jest martwych ludzi. Jasny gwint. Buzer, buz. Vicky, jest tam kto? Amunicja. Myślałam, że cię straciłam. Vicky, gdzie jest Buzer? Gdzie Skizo? Nie wiem, co się dzieje. Widziałam Skiza z Buzerem. Gdzie Vicky? Ti wieczyści włamują się do szpitala. Cholera. Trzymaj się, już tam lecę, czekaj na mnie. Deacon? Nie! O cholera, Vicky! Muszę się dostać do szpitala. Ona wie, gdzie jest Buzer. Okażemy ci się. O kurde, nie zauważyłem go. Ale pięknie dostał. Ten snajper mnie tutaj dobrze poszukuje.
Pada teren, jak widać. Ale czekajcie. Spróbuję go załatwić. Dostał. Nareszcie. Czekajcie, gdzieś tam powinien być jeszcze jeden. A, zaraz, moment. Ale kurczę, wystawiłeś mi się pięknie. Jeszcze nie trafiłem? Czekajcie, bo... Aj, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Kurczę. Dostał? Podniesie się? Chyba nie. Śmiało mogę nawet tam podbiec trochę. Dalej. Wykorzystam moment, kiedy nikogo nie ma tutaj. Chociaż, czekajcie, myślałem, że tutaj coś jest, ale nie. No dobra, w tym pomieszczeniu pusto, totalnie i na maksa. A, jeszcze sobie wejdę na górę. Przecież mogę zebrać amunicję. No i gdzie ona jest? Ha, tego snajpera tutaj nie było? Padł? Dobra, mamy go. No niestety, coś mi się tutaj pomyliło. O kurde! No nie mogę nikogo namierzyć. A, może zaryzykuję. Nie, może jeszcze nie. Czekajcie. Przejdę sobie z tej strony. Kurczę, no nie widzę nikogo. No, za późno się zorientowałeś, kolego. No, obrażenia ma lepsze. No, ale cóż z tego, jak celność i szybkostrzelność fatalna. Dobra, nie ma chwili do stracenia, lecimy dalej.
Kurczę, amunicji mało. O, kurwa! Ale je Jezu. Ricky, jest tam kto? Dick, myślałam, że cię straciłam. Ricky, gdzie jest Buzę? Gdzie jest Skizo? Nie wiem, co się dzieje. Widziałam Skiza z Buzerem. Gdzie, Ricky? Ja, Dick, wieczyści włamują się do szpitala. Cholera. Trzymaj się. Już tam lecę. Czekaj na mnie. Deacon? Nie! O cholera! Ricky! Palimy cię! My cię uwolni! Muszę się dostać do szpitala. Ona wie, gdzie jest Buzer. Dobra, ja zastępuję. Kroczą ostateczną ścieżką! Nie no. Fatalnie to wychodzi na razie. Ricky, jest tam kto? Dick, myślałam, że cię straciłam. Ricky, gdzie jest Buzer? Gdzie jest Skizo? Nie wiem, co się dzieje. Widziałam Skiza z Buzerem. Gdzie, Ricky? Ja, Dick, wieczyści włamują się do szpitala. Cholera. Trzymaj się, już tam lecę, czekaj na mnie. Deacon? Nie! O cholera, Ricky! Ogień cię uwolni! Muszę się dostać do szpitala. Nie, gdzie jest Buzer? Okej, nareszcie. Nie trafiłem, kurczę. Teraz dopiero, ale jeszcze wstał. Dobra, podbiegnę jeszcze do niego. Może będzie miał coś interesującego do zabrania. No. Dobre i kilka sztuk złomu. Capu sameczka. Nie. To nie jest broń, której potrzebuję. Postrzale i powoli będziemy ich eliminować. Mam nadzieję, że teraz już pójdzie to zdecydowanie lepiej. Jeszcze wrócę się tutaj do tej delikwentki. Co masz, koleżanko? Nic ciekawego. Czekajcie, może jeszcze przyjrzę się tutaj, czy kogoś nie ma. Ale wygląda na to, że nie, ale ewentualnie jeszcze mogę zobaczyć,
Kurczę, to wszystko pozamykane na cztery spusty. Dobra, nie ma co. A tutaj co to było? Tu jeszcze są jakieś drzwi. Nie usłyszy się. No tak. Oho. Kurczę, no nie spodziewałem się tutaj żadnego snajpera. No ale tutaj szybkostrzelność, nie. O kurde! Szybciej, szybciej, udało się. O kurde! Dawaj! Ja nie mogę. O, ale wytrzymałość. A amunicji ubywa w zastraszającym tempie. Niestety. Obrażenia ma większe, ale wytrzymałość kiepska. M7. No. Strzelność jest lepsza. Już ci się nie przyda. Już mało amunicji. Nie. Chociaż czekajcie. Może tą broń zostawię tutaj. Zaraz po nią wrócę. Oho. Gdzieś tutaj jest snajper. Nie będę ryzykował, moi drodzy. Wrócę się po tamtą broń. Zobaczmy. Gdzieś tutaj ktoś się zbliża. O, proszę. Ognia, ognia! No kurde, no nie widzę. Mało amunicji, moi drodzy, mało. Dobrze by było zbliżyć się do motocykla i uzupełnić, ale daleko do tego. A ja mam już niedaleko do celu, jakby nie patrzeć. Zamknięte
No tak, tamten się dostał, a ja nie mogę, tak? Tam jest. Nie! Wypuść ją! Proszę, nie! Wy jesteście zagubieni! Nie, 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 nie! Trzymać ogień, ludzie! Nie strzelać! Odłóżcie broń! To koniec! Myślałam, że zostaniesz w środku. Po prostu nie mogłam pozwolić im umrzeć. Czekaj, czekaj, czekaj. Chwila. Co tu się do cholery stało? To koniec! Mike wynegocjował zawieszenie broni! Czekaj, co? Co tu się cholera dzieje? Chodźmy się dowiedzieć. Nic nie jest? Chodź. Przepraszam za wszystko. O Boże, ja ciebie też. Mike, to wszystko jedno wielkie nieporozumienie. Oni chcą tylko... Zaatakowali mój obóz. Zabili moich ludzi. A ty to nazywasz nieporozumieniem? Coś, złamaliście nasz rozejm. Przychodzicie na naszej ziemię, kradziecie nasze zapasy. Atakujecie i zabijacie moich ludzi. Posłuchaj mnie. Dogadałem się z nimi. Ej, ukoś się, bracie. Ukoś się. Dobra, Skiza, to jak się w końcu dogadałeś? Jasna cholera, zaczekaj. No powiedz. Powiedz, jak nas wszystkich przehandlowałeś. Czego ty ode mnie chcesz? No kurwy nędzy, Skizo. Albo mu zaraz powiesz, albo poderżnę ci gardło. Dobra! Ubiłem interes z Carlosem. Okej? Okay? Mike! Ale nic nie... Nie sprzedałem całego obozu. Przysięgam. Chodziło o nich, tylko o nich. O niego i Boozera. Kurwy! Tylko tego! Tylko ich! Tak? I jak na tym wyszedłeś? Zrobiłem to, żeby ocalić obóz. Żeby naprawić, co się spierdoliło, uratować ten twój rozejm. Mike. Dobrze, że wciąż żyjesz. Ale wypuść go. Co? Dick. Dobra, to... Czyli mówi prawdę? Zawarliście układ? Tylko zagubieni kłamią. Tak, to prawda. Dobrze. Damy wam Dicka, Williama, motorowców, czy jak ich tam nazywacie. Ale zostawicie Lost Lake. Zapewnię ci wieczny spoczynek, masz moje słowo. A to wiele znaczy, nie? Twoje słowo. Nie ufałbym. Wielki kurwa bonzo, jebanego WS! Spokojnie, przychodzimy w pokoju. Gówno prawda! To mój obóz! Moi ludzie! Nie możesz tu przyłazić pod byle pretekstem i czegokolwiek cię domagać! Nie ma mowy! Nie obchodzi mnie, co ci chłopcy niby zrobili. W dupie mam, po co ci oni. Wiem tylko, że ich nie dostaniesz. Mieliśmy umowę. Nie, umowa jest taka. Carlos, na nic innego nie możesz liczyć. Zabierzesz swoich ludzi i wyniesiesz się z Lost Lake. Zjeżdżaj stąd. Albo wszyscy zginiemy. Tutaj i teraz. Rozejm obowiązuje. Jak zawsze. Przynajmniej dla mnie. Ty sukinsynu! Dobra. Zabrać ich z tego jebanego obozu. Hej. To jeszcze nie koniec. Carlos. Ukaż się, bracie. Dick, odsuń się. Odsuń się! Chciałem tylko powiedzieć... Zamknąć go już. Kurwa. Pierdolić to wszystko, my się nie... Zostaw go! Hej!
Próbuję wam coś powiedzieć, chłopcy. A wy nie słuchacie! Nie załatwiamy naszych spraw w ten sposób! Nie igramy z czyimś życiem i nie mordujemy tutaj ludzi z zimną krwią! Stary. Zabierzcie go stąd. Zostaw mnie. Zapewnimy mu uczciwy proces. Jak cywilizowani ludzie. Dostanie to, na co zasłużył. Niczego nie żałuję, Mike! Ani trochę! Cholera, ja tylko próbowałem uratować ten pieprzony obóz! Wieczyści nie odpuszczą! Carlos ci nie daruje! Słyszysz mnie? Nie daruje! Wiesz, kto to był? Jesse. Ta, wychodzi na to, że robienie za przywódcę kultu mu nie wystarcza. Nasz koleżka chce się jeszcze zemścić. Jebany w dupę sukińcy. No, myślę, że wie o nas już od jakiegoś czasu. Kojarzysz nocu szalonego Williego? To nie był szpadkowy atak. Skizo chciał mu nas wydać. Gdzie go zabrali? Zaraz go znajdę i urwę mu ten jebany łeb. Nie, zaczekaj, zostaw go na razie. Zgarnij swój sprzęt, kilka mołotowów i jak najwięcej amunicji. O czym myślisz? Już wiem, że to będzie zły pomysł. Na pewno zły pomysł, ale i tak to zrobimy. Muszę skoczyć po ładunki wybuchowe i do chaty Skiza po ten ląd. Zobaczymy się na moście. Wyjaśnię wszystko po drodze. Hej, wchodzisz w tą brachu? Tak, jasne, że tak. No. Zrobiło się ciekawie. Topór wieczystych. No. Bomba rurowa. Ale to przecież już mamy. Deacon, zgłoś się. Chyba. Tak, Ricky, jestem. Hej, nie mam czasu. Co się do cholery stało? Właśnie widziałam, jak zamykają Skiza i... Serio? To dobrze. Słuchaj, nie mogę teraz gadać. A Carlos i wieczyści właśnie wyjechali. Po tym wszystkim, co zrobili. Tak? Okej, świetnie. Porozmawiaj o tym z Mike'iem. Jasne. Tyle, że muszę też z tobą pogadać. Nie chcę, żebyś zrobił coś... Ricky, przecież teraz gadamy. Twarzą w twarz, Dick. To bardzo ważne. Wszystko zawsze jest ważne. Ricky, słuchaj, muszę spadać. Deacon, czekaj! Nie. Chyba, no. Pogadamy później, dobra? Deacon, bez odbioru. Nie pogadasz z Ricky, kolego. Przestań. No to teraz muszę się tylko jakoś dostać do swojej chaty. Ta. Dobra, do twojej chaty, ale ja bym jeszcze tutaj uzupełnił sobie co nieco. Między innymi amunicję. Znajdź ląty detonujące w chacie Skiza. Czekajcie. Podstawowa. Co my tu mamy? No tutaj ma obrażenia fenomenalne, można powiedzieć. No może jeszcze nie fenomenalne, ale tylko, że celność jest katastroficzna. Szkoda. Celność tutaj jaka, zobaczcie, w zasadzie jej nie ma. Fat 10, pięknie. M50. No, i to M14. Tutaj nic nie będziemy zmieniać. Ale może z czasem pojawi się jeszcze jakaś broń, kto wie. Byliście ze sobą tak blisko. Kurde, praktycznie jak brat i siostra. Nie, no nie to chciałem zrobić. Przestań.
Dobra, dość tego. W drogę. No i zrobiło się niestety ciemno. A szkoda. No ale trudno. Joe, nawet nie masz pojęcia, jak bardzo Boozer za tobą tęskni. Świetnie. Co tu jeszcze? To chyba wszystko. Teraz tak, weźmy sobie mapkę i zobaczmy sobie. Mamy tak, znać ląty detonujące. To jest właśnie to miejsce. A tutaj mamy szyć, podoba ci się nowa kwatera, szyć ze Skiza. No ale to ja... Aha. Dobra, to lecimy tam. 49 metrów. Boozer sobie fajnie odpoczywa. No to pędźmy tam. Trochę ten obóz jest duży, trzeba przyznać, no ale jest jaki jest. A. Nawet plac zabaw tutaj mają. Ale dzieci nie widziałem. Trzeba tutaj zaznaczyć. Tylko się skołować ten ląd. Skakuj. Chata Skiza. Zobaczmy, co tam masz, koleżko. Skizo skończył szkołę z wyróżnieniem? Co? Wiedziałem, że żaden z nich gangster. Na mojej liście jest tylko jedno imię, Skizo. Twoje. Co to jest? Aha, coś tutaj mamy. Jak mogłem zaufać temu dupkowi? No hej. O. Skizo już nie będzie tego potrzebować. Co to za broń jest? Kolego. Dobrze, ale... Udaj się na miejsce, no ale... Czekajcie, jeszcze raz wezmę mapę. Dobra, to teraz chodźmy tutaj. Tylko tak, może wyjdę sobie dla odmiany tędy. Hej, Skizo. Co tam słychać? Podoba ci się nowa kwatera? Dick! Dick! Pogadajmy, bracie! Wiesz, dlaczego to zrobiłem! Po pierwsze, nie jestem twoim bratem. I tak, wiem, dlaczego to zrobiłeś. Ej, Dick! Daj spokój! No cholery! To nic osobistego! Przecież wiesz! Nie było innej opcji! Porozmawiaj z Żelaznym Mike'iem! Powiedz mu! Powiedz mu, że próbowałem ocalić obóz! Żebyś wiedział, że z nim porozmawiam. Jak tylko uznają cię za winnego, poproszę go, żeby mi cię oddał. A kiedy nadejdzie północ, ja i Boozer zwiążemy cię, wystawimy na środku autostrady i cierpliwie poczekamy sobie na hordę. Dick, musisz mnie posłuchać, brachu! Jak myślisz? Jakie to uczucie, Zostać pożartym żywcem. Dick, próbowałem tylko powstrzymać Carlosa, powstrzymać wieczystych i ochronić obóz. Chodzi o nasze życie, Dick! Wiesz co? Chyba zrobimy to bez względu na to, czy uznają cię za winnego, czy nie. Żegnam, Skizo. Żegnam o zięble, chciałbym powiedzieć. Dick! Dick! Cholera! Po...
Posłuchaj mnie! Dick! Daj spokój, Skiza. Przepraszam! Nie chciałem tego robić, ale mogę musiałem! Ci pomóc? I nie wiedziałem, że tak to się skończy! Dick! Posłuchaj Myślę, mnie! Że wiedziałeś. Dick! Lub przynajmniej się domyślałeś. Czekajcie, czekajcie, którędy ja tutaj mogę wejść? Jeszcze nie. O, teraz dopiero. Ale dlaczego tutaj się zmienia w tym momencie na inną porę dnia? To jestem ciekaw. Au. Ja już nie wytrzymam. Nic mi nie jest, co się dzieje? Jestem weterynarzem, to się dzieje. Poszłam do szkoły, żeby leczyć końską kolkę i choroby kopyt. Czy to wygląda jak pieprzone kopyto? Ali. Nie, widziałaś, co się stało z Buzerem. Nie mogę już. Hejdź. Tutaj tylu rannych, tylu umierających. Adi. Dickon, nie jestem żadnym lekarzem. Jasne, może i nie. Ale mamy tylko ciebie. Czyli Adi nie jest lekarzem. Okej, okay, może nie jest lekarzem, ale i tak uratowała Buzerowi życie. A to już coś. Cześć, Dick. Wiesz, chciałam sprawdzić ładunki, żeby zobaczyć, czy wieczyści ich nie ukradli. A potem wbiłam do Skiza, zobaczyć, co z lądami, ale chyba byłoby szybciej, gdybym przyszła prosto do ciebie. Wynośmy się, Sandriki. Pewnie chcesz wysadzić jaskinię, co? To idę z tobą. Kiedy byłem mały, ojciec znalazł pod podłogą szopę gniazdo szczurów. Chcesz wiedzieć, co zrobił? Nie mam pojęcia. Zaczekał do rana, kiedy wszystkie będą spać i zatkał dziurę kawałkiem dykta, a potem kazał mi przynieść szlauch. Na koniec powiedział coś, czego nie zapomnę. Powiedział, że najlepiej zabić szczury, topiąc je wszystkie. To chcesz... Chcesz wysadzić zbiornik nad obozem? A czemu nie? Dickon, nie możesz. Chcą wiecznego spoczynku, no to było. Dickon, nie możesz tego zrobić. Z powodu żelaznego Majka? Z powodu pieprzonego Rozejmu? Chciałbym poderżnąć Skizowi gardło, ale wiem jedno. Carlos nie odpuści. Wieczyści nie przestaną. I dobrze o tym wiesz. Nie bierzesz tego za bardzo do siebie? A niby jak mam brać? Buz, kieruję się w stronę bramy. Gotowy? Zwarty i gotowy, brachu. No to dobra, moi drodzy. To w takim razie spotkamy się z Buzerem 52 metry dalej, a ja będę się z wami żegnał i zapraszam do kolejnego materiału, który już niebawem. Z mojej strony tyle. Do usłyszenia.